Wystawę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu oraz innym ojcom niepodległości Polski otworzono w weekend w Muzeum Ludowym w Adamowie. Za darmo można ją oglądać aż do 11 listopada. W ubiegłym roku myślałem, jak tu uczcić te stulecie. I razem z żoną ustaliliśmy, że zrobimy, a mieliśmy zbiór monet, ustaliliśmy, że zrobimy wystawę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu. Na monetach. na monetach. No i, i zaczęliśmy przygotować się do tej wystawy. Sale dotychczasowego muzeum są w pełni zapełnione, a zatem trzeba było stworzyć godne miejsce pod nową wystawę. Stąd pomysł budowy altany wystawowej. Pomogli sponsorzy i przyjaciele, ale większość środków przeznaczonych na budowę pochodziła z budżetu państwa Krawczyków i z kredytu. Zaczęliśmy zbierać fundusze. Tych funduszy było niedużo. W większości to zrobiłem z własnych, z własnych, e, kredyt, z własnych pieniędzy, z kredytu e, z banku. Z banku a, i szuka, ale w tej chwili już szukamy, szukamy tego. Już ktoś nam ofiar, e, e, za, e, zapowiedział, że przeleje 2000. Już mamy potwierdzenie. Potwierdzenie, czekamy na. Na resztę. Podała, mamy swoje, swoje konto też już w tej chwili, bo działa stowarzyszenie, bo działa stowarzyszenie, stowarzyszenie także może będą, będzie więcej tych, tych sponsorów. Żeby można było w przyszłości inne Do, rzeczy tak. realizować, po prostu różne spotkania z ciekawymi ludźmi. I dokończyć budowę, rozrobić, e, zrobić e, obicie z trzech stron i oświetlenie, a na dole kostkę, kostkę brukową czy, czy parkiet. Nowa wystawa prezentuje przede wszystkim stare monety. Na nich zaś znajdują się podobieństwa głównie Józefa Piłsudskiego, ale i na przykład Romana Dmowskiego oraz innych ojców niepodległości. Obejrzeć można także stare mapy, dokumenty i fotografie. Jej otwarciu towarzyszył występ zespołu Ludowego Smykowia oraz prelekcja przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej Michała Zawiszy. Właściciele zapraszają do Muzeum Ludowego codziennie. Zwiedzać można bezpłatnie, ale wcześniej należy umówić się telefonicznie pod numerem 41 373 93 52.